Drodzy widzowie, Błażej poprosił mnie, żebym powiedział, co daje nam współpraca z Heiligiem. Mam nadzieję, że uda mi się coś na ten temat powiedzieć, ale zanim to dziś mamy 25 sierpnia, czyli dzień, w którym dzik klasyk, ten dzik, jest w dużej ilości w Biedronce. Co prawda jeszcze nie stoi obok innych napojów i energetyków, ale znajdziecie go tam, gdzie wszystkie różne rzeczy są, czyli w takich przestrzeniach, gdzie jest tak dużo różnych rzeczy i tam będzie czerwony dzik w dużych ilościach. Przynajmniej mam taką nadzieję. A przechodząc do tematu, no to wczoraj była premiera trailera Heilig i jako, że mamy tylko przebitki z tego dnia, no to fajnie będzie coś powiedzieć, co nam ta współpraca daje. Warto zacząć od tego, że wszystko to, co widzicie, czyli wszystkie te loga, wszystko to, co jest takie widoczne, te spoty, to jest taka czysta wymiana, czyli my zapłaciliśmy za to ileś tam, niestety no, nie możemy tego powiedzieć, i dostaliśmy za to takie duże działania świadomościowe, taką, powiedzmy, że zapłaciliśmy za wyświetlenia naszego loga, naszych produktów, i takie typowe lokowanie, jakie gdzieś tam widzicie na YouTubie, ale ze względu na to, że no chłopaki są osobami publicznymi i oprócz tego, że mamy samą silną markę, mamy też silne autorytety, więc do tej współpracy takiej czysto biznesowej dokładamy te aspekty wizerunkowe, czyli udostępniamy tak jakby wizerunek chłopaków, którzy dzięki temu, że współpracujemy, wspieramy Heilig też medialnie. Czy to poprzez sam fakt, że współpracujemy, że chłopaki tam walczą, więc to jest taki, no staje się takim jednym organizmem, można powiedzieć. A dodatkowo udostępniamy, czy to naszą siłownię, czy to pewnie no to, co widzieliście na trailerze. Cały dzień nagrywkowy był spędzony u nas właśnie na siłowni, co no też jest na pewno i fajne dla samego Heiliga, no bo nie mieli żadnych ograniczeń, to co gdzieś tam na innych siłowniach często się pojawiało. U nas no mogli sobie tak naprawdę dowoli gdzieś tam wykorzystywać całą przestrzeń czy wyspę, którą gdzieś tam stworzyliśmy, i takie dodatkowe aspekty no gdzieś tam są ważne, tego tak się nie widzi, ale no po prostu mamy okazję się zareklamować, ale jednocześnie no staramy się po prostu wspierać na tych etapach, na których możemy. Co jeszcze nam daje taka współpraca? Sam fakt, że dziki są wszędzie na konferencji, to swoją drogą, ale dodatkowo wszyscy influencerzy nagrywają vlogi, jak możecie zauważyć, więc dzik oprócz tego, że pojawia się właśnie w tych wszystkich miejscach, w których Heilig udostępnia, no pojawia się też w materiałach samych zawodników, przez to, że no po prostu go piją. Całe szczęście w sumie, że gdzieś tam im smakuje i sięgają po tego dzika. I oni nagrywając vloga trzymają przy okazji dzika, więc no, korzystamy gdzieś tam z tych przywilejów, że oni mogą go spróbować i gdzieś tam jest to dotarcie i może jakieś pole, że jak im zasmakuje, to gdzieś tam dogadamy się w kolejnym etapie na jakąś może współpracę z kimś. No a oprócz tego no, nie tylko influencerzy na tym korzystają, bo chociażby na konferencji mieliśmy okazję postawić swoje lodówki i siedzący tutaj Mati, piszący coś w zeszycie, który dostępny jest w Lidlu, w naszym zeszycie. Zaprezentujesz, Mati, co tam ładnego, jaką masz okładkę zeszytu? Więc mamy możliwość rozdania tych dzików też właśnie dla widzów. I o ile na pierwszą konferencję nie byliśmy na to jakoś dobrze przygotowani, tak mam nadzieję, że na drugą i na samej gali no, Mati będzie chodził z wielką puszką, będzie ścianka, będzie młot, nie będzie dywanu. Każdy popełnia błędy, ale będzie fajne stanowisko z młotem. I mogę wytłumaczyć, co chodzi z dywanem? Nie. Po prostu miał być tak jakby Aladdin, który wyskakuje z dywanu, ale nie udało nam się załatwić Aladdina, więc tak jakby zrezygnowaliśmy z tego. Będzie młot.
nie wiem, jak dużo będzie tam dzików, ale wiem, że za każdy, kto będzie chciał podejść do podniesienie młota, dostanie dzika. Nie. Nie? Nie. To wytłumacz, jak będzie. Będą dwa wyjścia, tak jak masz czerwoną i niebieską pigułę w Matrixie, tak tutaj masz dwa wyjścia, więc wchodząc na nasze stanowisko, masz do wyboru albo podejście pod tor młota, młot tora. I albo podchodzisz pod młot tora, albo trzymanie puszek, w sensie ketli, te z naszego wyzwania. I to, no i po prostu tyle, nie? Albo to, albo to. Myślę, że przedostatnim aspektem, jaki daje nam taka współpraca, no to na pewno jest możliwość nawiązania jakichś kontaktów. Czy to ktoś nas odwiedza, czy chociażby to, kiedy ten trailer był nagrywany, można było poznać nowych ludzi, którzy zajmują się jakimiś profesjonalnymi elementami, czy to samych nagrywek, czy przy organizacji gali, czy kiedy zawodnicy wpadali chociażby po paczki, gdzieś tam można złapać kontakt, można, czy to chłopaki mają możliwość umówić się na nagrywkę, czy może jakaś współpraca. No i myślę, że w tym momencie warto przejść do takiego najważniejszego elementu, który udostępniamy Hajlik. To przedstawi za chwilę Korynka, a konkretnie chodzi o to, że zapewniamy ubrania dla zawodników na wyjście i robimy im dedykowane ubrania dla każdego zawodnika z osobna, ale no, o tym nie będę za dużo mówił, to na pewno przedstawi za chwilę Korynka. Okej, tak prezentuje się kolekcja dla Hajliga. Te rzeczy nie będą na razie w sprzedaży, ale sobie testowaliśmy materiał i to w sumie wymagało najwięcej czasu i poświęcenia. Też dla każdej rzeczy robiliśmy osobną konstrukcję, więc to jest taki nasz pierwszy projekt na tyle bardzo profesjonalny, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy sportowe. I możemy pokazać, nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, te dzienie, na które testujemy. Na przykład to jest też materiał, który bardzo się wszystkim podobał, bo jest taki bardzo cieniutki i jak druga skóra po prostu. Zrobiliśmy spódniczki dla dziewczyn, spodenki, no praktycznie cały komplet potrzebny na walkę.